I witam bardzo serdecznie, tutaj Super Mario UK, a dzisiaj gramy Ark Survival Ascended. Wychowaliśmy ostatnio, jak pamiętacie, tego łobuza. Długo się go oswajało, bardzo długo, ale udało się. Jak już wcześniej wspominałem, będę musiał w statystykach tam popatrzeć, jeszcze nie mam kiedy, ale będę musiał popatrzeć, jak zmienić po prostu ten, żeby szybciej się je oswajały i tak dalej, bo to zdecydowanie za długo. Na przykład ten potwór, 3 godziny, moi drodzy, 3 godziny go oswajałem, dosłownie, czasu rzeczywistego, 3 godziny ponad. To jest masakra, to 3 godziny to macie 3 odcinki, nie? Więc oczywiście go poza odcinkiem go oswajałem, bo to by było masakra, nie? Ale patrzcie, jak jest piękny, nie? Warto. Patrzcie, jak on jest piękny. Mega. Mega piękny. Uwielbiam, nie? Jeszcze z nim polatamy sobie. Nie lataliśmy zbyt daleko nim. W sumie w ogóle nawet tak nie lataliśmy daleko. Bo mi go by było szkoda, jakbym, nie wiem, stracił go. Ale na pewno. Na pewno polecimy sobie z nim. Z nią w sumie, bo to jest samica. Dobra, tu mamy kolegę. Samca. Jest fajna historia związana z tym właśnie Ceratosaurusem. Nie wiem, jak się czyta. Ceratosaurus czy Keratosaurus? Chyba Keratosaurus, nie? Po polsku wiadomo, jakbyśmy mieli czytać polsku, to Ceratosaurus, ale chyba po angielsku to chyba się mówi Keratosaurus. Kto jak woli, nie? Historia jest dosyć, może nie mega śmieszna, ale jest śmieszna dosyć, bo szukaliśmy owcy. Chciałyśmy sobie po prostu złapać owcę i oswoić ją, przyprowadzić do bazy i tak dalej, nie? A zamiast owcy znaleźliśmy małego Keratosaurusa, nie? Który sobie spacerował, więc go złapaliśmy, bo był bez rodzica. I tak udało nam się bez walki, bez jakiegoś tam usypiania oswoić, nie? A czy oswoić? W sumie wychować go, nie? Więc mamy wychowanca tak naprawdę. Statystyki nie ma najgorsze. Jeszcze się oczywiście podbuduje mu te statystyki, więc będzie na pewno lepszy. Co mam zamiar? Mamy zamiar dzisiaj w odcinku zrobić tak, że w Ceratosaurem pójdziemy trochę z nim, właśnie pochodzimy i chcemy zabić Alfę. Idziemy polować na Alfę. Dlaczego idziemy polować na Alfę? Idziemy polować na Alfę dlatego, że... czekajcie, tylko co sobie muszę, bo mam takie... O, tu, damage damy. Idziemy polować na Alfę dlatego, bo chciałbym, żeby mi level szedł do góry, bo jak zatrzymałem się w miejscu, nie idzie mojej postaci level, nie? Jak zauważycie, mam już chyba z tego, co mi wiadomo, level up. Ale kiedy pokonamy Alfę i temu oto tutaj serduszkowi, czyli temu ziomkowi Chibi Raptorowi, level pójdzie w górę, to i automatycznie my będziemy mogli levelować dalej, jakby, nie? Bo jak widzicie, ja mam już tutaj level max. Zaraz zobaczymy, czekajcie, ile tego levelu mam. Level max mam, tu jakieś widzę nowe, coś wyszło, co to jest? Aha, no tak czy siak, mam level up i widzicie, nie mam jeszcze większości rzeczy odkrytych tak naprawdę, nie? Bo nie mam punktów, nie mam jak zdobywać punkty, bo nie dostaję levelu. Mam level na maksa, ale nie mam wszystkiego odkryte. Mam na razie level do 100. Mam level setny niby, nie? A tutaj 115, 120 jeszcze można zdobyć, ale nie wiem dlaczego nie chcę iść. I tu 120 jakiś ukryty. No i tu są jakieś dodatkowe jeszcze levele, nie? Do czegoś innego chyba, dobra. Tak czy siak, no... Chciałbym, a szczególnie chciałbym, mi zależy też na stroju do nurkowania dokończyć, bo mam dwie części i jakbym zrobił te dwa, to bym sobie popływał, wiecie, trochę zaczął eksplorować świat wodny. Bo bez tego to tak będzie trochę ciężko, nie? No, więc dlatego. Tutaj sobie to zrobimy na pewno, ale to później. No i słyszałem, że jak tego Chibi będzie levelował, to i my będziemy mogli dostawać kolejne levele do przodu, nie? Więc sprawdzimy, nie? Czy faktycznie tak jest. Też ponoć jak jakieś serce się zrobi, nie wiem o co chodzi z tym sercem. Jakieś serce czy coś tam się zrobi, to ponoć też można wtedy jakby level do przodu. Ale to później, dobra. O, znowu level, o, szybki jesteś. Szybko te levely dostajesz. Dobra, życia ci będziemy na pewno też dawać, ale damy ci jeszcze damage'a do 300, żebyś miał. I tak cię przypakujemy jeszcze. Dobra.
Później damy ci życia i stamina, a jak masz weta? Weta ma sporego. Dobra. Gdzie ty, co to? Wchodzimy na niego, idziemy trochę sobie pochodzić. Co on potrafi? Nie wiem, czy w ostatnim odcinku pokazywałem, co on potrafi, ale mogę, tak. Oczywiście przypominam, że gramy na PlayStation 5, więc na padzie. Więc jak przyciśniecie, czekaj, R3. Nie R3, to było L3. 3, to widzicie, on ma speeda i on się rozpędza. Jak on jest rozpędzony na maksa, to jak zatrzymuje się, to rozwala wszystko jakby po drodze, nie? On tak, taki ma speeda, nie? Co ma? Atak ma jeden, ma taki. Drugi ma L2, to ma atak taki specjalny właśnie, nie? O, na przykład coś takiego robi, nie? To jest L2. R2, coś takiego, nie? I jak przytrzymiecie też R1, to on dźwięk wykonuje. Musicie przytrzymać, nie? Bo kamera to zmienia się. I nie wiem właśnie, co ten dźwięk jeszcze robi. To się okaże za chwilę, jak pójdziemy tego. No, jak on idzie w normalnym tempie, no to widzicie, no speeda nie ma zbyt, jeśli chodzi o takie tempo, to jest powolniutki, nie? Ale jak speeda włączycie, ciekawe, czy na tym speedzie on się w ogóle męczy, nie? To się zaraz okaże. Tylko czekajcie, wypuśćmy go. Chodźmy, tu zapnijmy naszą bramę. Tu trzeba też na live dzisiaj będzie live. Ogólnie będzie live konkursowy, będzie podane wyniki konkursu, czyli kto wygrał ostatni konkurs, nie? Który był. Podam po prostu zwycięzcę i szczegóły będziemy później omawiać na live, jak dostać dostać nagrodę, nie? W jaki sposób dostać nagrodę. Dobra, patrzcie to, nie? On po prostu leci przed siebie i wszystko rozwala, nie? On też jest takie coś, że on się jak zatrzymie się, jak się rozpędzi. Widzicie? Jak przyciśniecie L3, to on taki hamulec robi, nie? Że patrz, tu rozpędza się L3, nie? To on jest na speedzie jedzie, nie? I patrzcie tak, nie? Jak L3 teraz przyciśniecie, to on jakby się tak zatrzymuje. O, tam jest engram, ale to jest ten znowu. No. Tak to wygląda. Dobra, musimy znaleźć jakiegoś alfę. W którą stronę w sumie idziemy? Dobra, to. Idziemy w tą, może tam znajdziemy jakiegoś alfę. Chodź. Ciekawe, jak w wodzie się zachowuje. Czy też tak szybko pływa? A nie. Automatycznie się wyłącza, jak w wodzie jest, nie? To się automatycznie wyłącza. Dobra, idziemy pokonać jakiegoś alfę, bo chcemy właśnie levele bić dalej. A później mam zamiar iść jeszcze w takie jedno miejsce, gdzie widziałem takiego olbrzymiego komara. Nie pamiętam, jak on się nazywał. I w tym miejscu i spróbować go oswoić. Ponoć ten oksygen, którego mamy, znaczy tego Quinozala, ponoć on jest dobry właśnie do oswojenia tego komara, bo tak to jest ciężko, nie? Bo tak jak ponoć, jak jeden z uczestników powiedział, jak widzisz komara, to uciekaj, nie? Tego wielkiego, bo ponoć jest mega groźny, nie? Więc no, zobaczymy, nie? Dobra. On też jak uderzy w kamień na przykład, w rozpędzie chyba, zobaczymy. Nie, nie, jeszcze nie. O, patrzcie to, nie? Jest na maksa na speedzie teraz, nie? Patrz, bum, on wszystko. Widzicie, kamienie, on nic go nie zatrzymuje, patrzcie, bum, bum, nie? I on tam, jakby patrzcie, no po prostu jest nie do zatrzymania, nie? Tylko woda go zatrzymuje, nie? Patrzcie za nami, jakie masakry tam zrobiliśmy, nie? Że nawet dźwięki nie, jakby nie nadążały. I on jak na ma dużą staminę, widzę, że ma bardzo dobrą staminę, nie? Bo dużo mu jakby energii mu zebrać, znowu rozpęd, nie? Ciekawe, czy dinów też rozwala, jak biegniemy. Wiecie, o co chodzi? Że ich masakruje, nie? Zaraz sprawdzimy. Na przykład o tego Didusia. Nie, on ich po prostu mija. Chyba. Musi być na 100%, żeby te kamienie rozwalać, okej. Okay. Czyli jak się rozpędzi. O, węże. Dobre będą na statystyki. Chodź tutaj, sprawdzimy cię. Już widzę, że i tak dostałeś level. Zauważył nas wąż? Czy się boi podejść?
O, idzie. O, bobr. A bobra już mamy jednego, ale w sumie przydałyby się dwa bobry, no. Czekajcie, jak teraz ryknę. Co, jakbym odstraszał ich, czy jak? Patrzcie, skąd z nieba zlatują te węże. Patrz teraz. Chyba to nic nie daje jednak. O, bobr zabił tego węża, fajnie. Patrz. No nie, bobry. O, level 90 to spoko level. Ale nie. To chyba tylko jest ryk po prostu, bo jest, nie? Dobra, dzięki, że nam bobrze tego. Węża załatwiłeś. Okej, on tam widzę, że nie zbiera tych surowców. Dobra, i pójdziemy, może znajdziemy alfa. Patrzę, jak nie trzeba, to alfę zawsze się znajdzie, nie? Wszędzie jest, nie? Ale jak trzeba, to nie ma. O, tam coś jest. Tam coś jest dużego. Nie wiem, czy to nie ten sam, co my. Co to było za nami? Coś małego. A, to są ten gecko. Te gecko też trzeba oswoić, bo one są ponoć dobre, jakby... Oj, ślimak. No tak, tylko że trzeba mieć dla ślimaka te... Zrobić, wiecie co. Dobra, tam pójdziemy, tylko czekaj, statystyki mu damy. Dam ci, mój drogi, życia trochę. Żebyś trochę sobie tego życia miał w trakcie walki. Okej, okay, idziemy. O, jest alfa, o. Oj, nie tylko alfa. Co to jest za nami? Kurde, jak się wystraszyłem, co to było? Co to jest za nami? Co to było? Kij? Kij żywy? Dobra, nieważne. Pa, on tam stoi, to widać, że to jest błak jakiś. O. Się zatkały się, o, jest friendly. Ciekawe, czy to jest samiczka, czy samiec, nieważne w sumie, no. Myślę, że damy radę im wszystkim. O, ich jest tutaj trochę przyszło, dobra. Mogę się dołączyć? Ej, nie bijcie mnie. My tam dobry dajemy tego. Mamy atak. Dobra, czekajcie. Od razu ich wszystkich rozwalimy. Co tam, nie? O, się obudził się. O, atakuj. Atakuj. O nie, 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 nie. Uciekamy. Uciekaj. Uciekaj, bo... Życia, o kurna woda. Się przeliczyliśmy. Trochę się przeliczyliśmy, trzeba uciekać. Trzeba uciekać, odpocząć chwilę. Dobra, nie lecę za nami. Odpocznijmy chwilę, bo... No, było grubo, byśmy prawie stracili naszego tego... Kratorsa, kto jak woli. Dobra, dajmy mu. Widzę, że on jeszcze za słaby jest, jeśli chodzi o życie. Trzeba mu rozbudować życie. Dać, nie to, statystyki lepsze, poczekajcie. No, wciąż za mało, za mało. O! A to skąd my dostaliśmy? Zabiliśmy tamtego? Nie. Od kogo my to dostaliśmy? Ale dobrze, fajnie, że to dostaliśmy, bo to jest dobre. To jest fajne, bo się nam przyda do oswajania i nie tylko, bo to jest potrzebne. Zaraz wam pokażę do czego. Tylko sobie przeniosę to. To nam w sumie niepotrzebne, ale wagę mamy, więc może sobie na razie trzymać. Skórkę daj mi. Dobra, życia ci, życia. Tobie potrzeba życia dużo. Trzeba ci dawać dużo życia teraz. No tak, to jest... Czekajcie, ktoś tam był? Idzie za nami? Nie. Dobra, nie ma, bo mamy, jesteśmy osłabieni. Nie chciałbym, żeby nas coś zaatakowało. Tam daleko już widzę coś bardzo potężnego, więc to na pewno nie pójdziemy w tamtą stronę na razie. Tak. Nie to. Więc tak, to się nazywa
Serrato Venom Spine będzie potrzebne nam głównie do. Nie tylko do tego, ale głównie do tego. Dlaczego? To jest fajne, bo dowiedziałem się, że jeżeli twój dinozaur to zje i zacznie atakować innego, to go usypia go w ten sposób, nie? Więc jest super, nie? Wiecie, o co chodzi, nie? To jest mega, nie? Podoba mi się to, coś takiego. To jest fajne też. Ciekawe, czy to coś daje. Widzicie, coś mi się wydaje, że też to daje. Sushi. Tylko trzeba mieć Alhelon Algae. Nie wiem, co to jest i skąd to wziąć na razie. Ale pewnie z jakiegoś dinka. Kawałek to jest, tylko nie wiem jeszcze jakiego. Dobra, czekaj. Nie to znowu. Damy ci, żebyś szybciej się tego. Zjedz sobie to mięcho. Żeby nam się nie z tego. To szybciej jakby życia dostaniesz. O, tu może. No. Przyspieszmy trochę twoją regenerację. Kurde, ile ty tego wcinasz, żeby się tego. Dawaj, szybciej się regeneruj, bo chcemy tam wrócić. A czekaj, jak tam regenerację dostaniesz po tym? Też chyba, ale szkoda ci dawać to, co ci zostawimy. Dawaj to. Dobra, na razie tyle ci zostawię, żeby sobie miał na później swoje jedzenie. No już lepiej, dobra, idziemy dalej z powrotem. No, było blisko, kurde, byśmy oberwali w sumie Alfa i plus Ceratos przeciwko nam, to trochę nie było to za mądre posunięcie, że na nich dwóch ruszyliśmy. Przeliczyliśmy się trochę po prostu. Dobra, co zrobimy sobie, będziemy po prostu statystyki jego trochę rozwijać i tego, i wrócimy. Oczywiście tam idziemy z powrotem, może się uda tym razem go rozwalić ich. Przyspieszmy trochę. Okej, czyli dinki też jakby blokują. Myślałem, że jak się rozpędzi. A nie, bo w sumie nie byliśmy na 100% rozpędzeni, więc co to idą? A te małe, te żółwiki takie, ala. Dobra, gdzie one są? Trzeba uważać, żeby nie zaskoczyło nas to, nie? Wiecie, o co chodzi. Alfa i ten. Bo my tego. O, alfa jest, ale co? Tamty zginął, czy się gdzieś poszedł? Z Alfą bym się pobił. O, patrz, ten ucieka mały. O, idzie Alfa na nas, dobra, spróbujemy się, nie? Najwyżej uciekniemy znowu. Jeszcze nie mamy full życia, ale. Dobra, nie zauważył nas, albo nie chce nas zauważyć. Co zrobimy? Zrobimy jeszcze zanim tego. Trzeba mu jednak podbić trochę tego życia szybciej. Musisz mieć na maksa życie, bo po prostu to jest alfa. Czy w sumie powinieneś mu dać radę, ale w razie w. No dawaj, alfa. Pa, on nie chce nas atakować, jakby, nie? Jesteś tu sam, alfa? Chyba jest tu sam, nie? Chyba nie ma tutaj tego. A może by go zabiliśmy, a nawet nie wiedzieliśmy o tym, że go zabiliśmy. O! Coś tam chodzi jeszcze. Co to tam chodzi? Z drzewami trzęsie. Patrzcie. Nie chce nas atakować jakby, nie? Alfa. O, albo. Boi się nas? Patrzcie, nie? Ślimak se chodzi. Patrzcie, nie atakuje nas, nie? Dobra, jedziemy w niego. Jedziemy w niego. Tak jest, tym razem damy radę. O, patrzcie, jak ładnie go atakuje teraz. Po 200 mu zabiera. Jak w głowę dobrze trafimy, to i dobrze tego, no. Trzeba wyczuć momenty, no. Damy radę, damy radę. Jedziesz, jedziesz w niego, jeszcze trochę. Dawaj, 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 dawaj. Jest. Dawaj w niego. Tak jest. A przy okazji ptaszek tego oberwał. I dobrze, bo nienawidzę tych ptaków. Dawaj w niego, jeszcze trochę. Wytrzymiesz. Dajesz. Dajesz. Dajesz w niego. Jest! Udało się, zabiliśmy Alfę, dobra. O, on też widzę, że zbiera te maliny.
Dobra. Udało się nam. Zabiliśmy Alfę. I zobaczymy naszego Chibi, czy on tam tego, gdzie ten ptak. To jest też dobre, no. Dobra, zobaczymy jakie statystyki, co tam w ogóle dostaliśmy. Ło, wow, ile mięcha ma, nie? Ile mięcha, bo trzeba było do bazy te mięcho szybko zanieść i tego. Ile levelu on dostał? 42 aż levely. Ja pierniczę, za zabicie Alfę, no to nieźle. 42 levele. No, super, super, spoko. Ale co, tylko tyle mięcha dostaliśmy? W sumie dobra, jest ok, dobra. Zróbmy tak teraz. Oczywiście życia ci damy. Do 3000, ale będziemy go mieli wypasionego. To już widzę, że będzie gitara, nie? Patrzcie te statystyki, jak mu rosną. Teraz dobra, dajmy mu jeszcze tą do równa. Na razie, czekaj. Tutaj. Na razie tak. Damage'a. Damy do 10 punktów, wykorzystamy na damage 400 damage'a, ok. Ale będziemy mieli kolejnego kozaka, będziemy mieli w moi drodzy. Kolejnego kozaka będziemy mieli 3000 życia, tak. 400 tego damage'a. I teraz tak, to damy tak 5 punktów do damage'a jeszcze. Niech ma i 5 punktów do życia. Albo może waita trochę mu damy też, no. Niech ma waita trochę też, żeby nie był za bardzo. Dobra, gitara. To jest git. Dobra, patrzcie tego mięsa. Dobra, trzeba iść mięso upalić. A właśnie, jak ten nasz chibi? Level 3 dostał nasz chibi. Level 3. O, i my też, widzicie? My automatycznie też dostajemy statystyki. Super, super. A tam co tam chodzi? Dobra, my tu wrócimy, dobra, idziemy do bazy zanieść te nasze mięcho, nie? Idziemy zanieść mięcho. Idziemy zanieść mięso, żeby tego, coś tam chodziło, ale nieważne. Idziemy zanieść mięso, żeby się, wiecie, je ugotować, żeby się nie zepsuło. No, już mi się podoba coraz bardziej, nie? Nasz koleżka, nie? Coraz bardziej. Jest coraz lepiej, nie? Będziemy mieli kolejnego takiego asa. Dobra, rozpędzamy się i koleżko, lecimy dalej. Przed siebie. Nie wchodź w wodę, tylko żeby się nie zatrzymać. Patrz jak się rozpędza, nie? Masakra. Nic się nas nie zatrzymuje, nie? Jakoś tam strasznie staminy nie zabiera, nie? Dobre. To jest taki szybka podróż, można powiedzieć, nie? Przed siebie. Dobra, trzeba zatrzymać się na moment. Mięska też. Odsuń się, mały. Dobra, ty też oberwałeś, sorry. Nie chciałem cię w ogóle, ale... Czekaj, sprawdzę. Nie chciałem cię zabić. Co to było? Dodoś nas zaatakował? Dodoś nas zaatakował? O ty gnoju. No i widzisz, i po co ci to było? Dodo nas zaatakował, no masakra, nie? O, jest normalnie. Masakra. O, aha, bo my tutaj dostajemy te specjały, jak bossa pokonujemy. O, tu jakiego tego mamy. Ten ma ile? Czekajcie. Ten ma tutaj... Durability 90... 153 damage'a. A ten? 105, no to nie, no to my mamy lepszego. Siekierki oczywiście lepsze. Tu trzeba sobie znowu nowe zrobić. Mamy też te łuki, dosyć ciekawe. O ile tego tutaj mamy, ale to są te scrolle, więc... Coś jeszcze mamy specjalnego, a te takie średnie... No w sumie... Takich dostaliśmy parę rzeczy... No,
Nic takiego jakiegoś tam mega specjału, o to trzeba zanieść. Najważniejsze, że my możemy level test dostawać, to jest ważne, nie? A czekaj, sprawdźmy co tyś tam wziął, bo czekaj, mięso ci się psuje. Trzeba szybko z tym mięchem. Jedyne co to właśnie jest minus taki, że w wodzie będziesz powolutki, więc w wodzie na pewno nie dasz rady walczyć. Ale sam tego, no. Już mi się spodobał, nie? Trzeba szukać więcej alf. Więcej alf potrzebujemy, żeby mieć więcej leveli. Dobra, lecimy przed siebie. Teraz nie musimy nic mijać, moi drodzy. Uwaga na naszą bazę ogólnie. Żebyśmy bazy nie rozwalili. Naszej własnej. Czekajcie, bo prawie ją ominęliśmy. Dobra, tutaj jesteśmy. Dobra, stój, bo mi zaraz rozwalisz bramę i po co to będzie. No, trzeba ci trochę wagi też dać, bo widzę, że już wagi masz kiepską. A po co nam ta siekierka w ogóle? A. Mięsko sobie musimy ugotować. Dobra, przejdźmy. Czekaj, zamknijmy bramę. Żeby nam nic tu nie wlazło. Dobra, przyspiesz troszkę. Dobra, to trzymaj się tu na... Albo nie, przy bazie najlepiej, żebyśmy szybko do ogniska mieli dojście. Siema. Tutaj już się ciasno robi, trzeba rozbudować tą bazę, żeby ich porozstawiać, bo już, jak widzicie, jest troszkę ciasnawo się zrobiło. Tu gryf, tu drugi gryf, tam ptero, tam megalodon w wodzie. No wodnistych mamy najmniej, wiadomo, nie? Na razie. Wodnistych, o tam jajka widzę, ktoś już tam tego. Dobra. Jest otwarte, dobra. Daj mi teraz tak. Trzeba na szybko. Daj mi te mięcho. To też mi w sumie daj, bo to trzeba przerzucić później do lodówki damy. Dobra, idziemy z tym koksem. Szybko, 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 szybko. Dobra, do gnicha. Do gnicha, do gnicha, do gnicha, odpalaj się. O kurde, tu będzie ciężko, w sumie mogę mu zostawić u niego. Bo tu wszystkie mięso nie wejdzie, nie? Czekajcie. Dobra, jest. Dobra, dawaj. Jak się mięso zrobi, to trzeba przyciskać szybko, nie? Zobaczymy, ile się tam uda. Ile się uda, tyle się uda, no. Moglibyśmy większe ognisko zrobić, to może i będzie więcej miejsca na ten... Na rozpałkę spróbujemy następnym razem. Albo dwa ogniska zrobić nawet, nie? Też będzie dobrze. Okej. Dawaj, dawaj, mięcho. Trochę będzie teraz przy tym roboty, no ale to nie jest tam. Mam nadzieję, że się ile się tam wejdzie, tyle wejdzie. Bo po pogotowaniu ono dłużej jakby tego, wiecie, ono dłużej wytrzymuje, ma dłuższy termin ważności i... No i się przyda, nie? Do lodówki go wrzucimy. Bo na oswajanie jest dobry Prime, a wiecie, a Prime lepiej ugotować, wtedy będzie dłużej się trzymało i będziemy mieli go w razie czego na jakieś oswojenie, nie? A muszę jeszcze zrobić lodówkę do tego, do Pokebola, tak ich nazywam Pokebola, bo mam tam jednego dinozaura, a nie mogę go wydostać, póki nie zrobię tej lodówki, więc będzie kicha, nie? Okej. Okay. Sorry. No, róbcie mięsko jak najszybciej, żebyś nam się nie zepsuło, bo tutaj już w ekwipunku nam się psuje nie tylko. Szybciej, szybciej, szybciej. Kurda woda, no. Ciekawe ile zdołamy zrobić mięcha z tego wszystkiego. Szkoda, że tak szybko się psuje. Bo mógłbym to zrobić na dwa ogniska, ale nie chcę się też bawić tym za bardzo. No tyle, tak jak powiedziałem, tyle ile się zrobi, nie? O kurde, nie nadążamy? Czy jak to jest? Dawaj. Dobra, no. Trzeba szybciej robić, żeby nam się nie kręciło. 20 na razie zrobiliśmy, ale widzę, że może być później ciężko będzie. Ok,
Okej. Zaraz będą... O, już jeden się zepsuje, zaraz. Zaraz się zepsuje, tam kilka nawet, nie jeden. Dawaj, 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 dawaj. No, 8 aż poszło. Dobra, wszystko. Teraz tylko... Ajajaj, 11 straciliśmy. 11 mięsek niestety poszło. Niestety, trudno się mówi. Ale mamy 23. Też dobrze. 23. No, okej, dzięki. To teraz tak, co robimy? To dajemy tu oczywiście. W sumie nie możemy tego w lodówce trzymać. Bo to nie ma tego ważności, więc żeby miejsca nie zajmowało, to dajmy to z powrotem tu. Tak, te mięsko dajmy. Tak jest. Ile tego prime? Kurde, jak to się robiło, żeby automatycznie to nie robiło craft? One... Muszę to sprawdzić. Gdzieś w ustawieniach tutaj tego nie wiem, czy nie było sort B. To na pewno nie. Autostack. To wiadomo, to zróbmy. Show engram. Folder view. Customers. O, a to co to jest? Co to są? Remove cosmetic. Crazy pillow. Transfer all e-team. Co to jest? Aha! No dobra, to jest nasze. A to co to niby jest? Ciekawe to. No i co? Że niby co? Nie kapuję do końca, o co chodzi w tym. Jak ktoś wie, o co chodzi w kartach, to niech mi da znać. Dobra, czekajcie, bo... Ja tu miałem sobie... To też olej, ale olej musi być. To termin ma tą... dobra, tutaj mamy mięcha, 94 tego, daj mi to do... tu jeszcze 58, to da radę. Dużo mięska mamy. Dobra, dobra. Coś jeszcze do lodówki, co mamy do wrzucenia? Kwiaty na razie nośmy przy sobie. I tak tam nam mamy spadochron, to nie. Olej tutaj można wrzucić. To wrzucimy gdzieś indziej. Trzeba półkę zrobić kolejną, bo nie mamy miejsca w ogóle. Zbroje nie mamy. Dobra, to zanieść tam. Okej. Okay. To tyle, jeśli chodzi o lodówkę. Tutaj, co my mamy tutaj, bo my też jesteśmy już przeciążeni. Nawet w sumie nie wiem, po co ja to zbieram, ale już dobra, jak już to zacząłem, to już to zostanie tu w razie czego. Ale ten, przecież moczopy mogą to trzymać w swoich ekwipunkach, wiecie, co chodzi, no? Dobra, o kurde, bo tu mamy arsenał, tak że powiem. O, to jest też, nie? Alfa Megalodona. A to mamy Ceratozora, nie? To bym też to dał tutaj, żeby było. Dobra, dajmy na razie to. Łuki 160, 150, 169. Ja lubię kolekcjonować też, wiecie, te takie bronie, bo jak zawsze coś stracimy, to mamy coś innego, nie? Dobra, trzeba szafę zrobić. Będzie trzeba szafę zrobić, bo to nie ma sensu takiego, kurde, na takie robienie ciągłego zmiany i wyrzucania, bo co, dobra, tak. Pierwsze co zrobimy, sobie tutaj damy. Tak. O, mamy tu nawet sporo tego. To masz tu też. To też dam ci tutaj. To jestem ciekaw jeszcze, co kiedy sobie to zrobię, muszę wypróbować do czego to jest. Na razie mi się nie chce. Dobra. To tyle na razie, co chciałem tu zrobić. Tu są te pierdółki. Tu gdzieś była szafa chyba, którą możemy sobie wziąć. Gdzieś była, czy już, czy ją wykorzystaliśmy w ogóle? Tu chyba jest to ona, nie? Tak, to jest ona, daj mi ją. Na razie. Dobra, teraz czekajcie, gdzie by tą szafę postawić w ogóle? Już brakuje nam miejsca tak naprawdę tu w naszym małym domku. Tą bym musiał lekko przesunąć i wtedy by były dwie szafy, bo... Sprawdzę, ale raczej wątpię, żeby tu się zmieściły dwie. Tu lodówka jest. Nie ma za bardzo gdzie tę szafę dać, nie? Musiałbym dwa piętra zrobić, albo nie wiem. Okienko, tu okienko. Dobra, czekajcie, wiecie co? Zróbmy tak, zróbmy tak. Gdzie jest ta szafa? Tu na pewno nie. Tu będzie walczyć G.
Tu jakbym przesunął tak trochę, to by jeszcze się zmieściło jedno. Tu, tu nie. Tu trochę właśnie tak jak mówię, to bym przesunął w bok bardziej. To by się zmieściła druga, nie? Chyba, że ją wcisnę tam, za kolegą, nie? Ale to też ciula to by wyglądało, nie? Wiecie, o co chodzi. Ale czekaj, 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 bo jest, czekaj, jest opcja jeszcze. Press rotation. Kwadrat i R1. R1. Nie, to nie było R1? Hold R1. No nie, tam nie. To też nie. No tutaj okno będzie nam wadzić. A tutaj jakbym, ale tutaj nie, przeszkadzać będzie, no. To może czekajcie, gdzie by to ją dać? Tu okno też przeszkadza, tu jest to. Albo tu. O, jakbyśmy tu dali na przykład. Pokaż, no. Przy ognisku. Ognisko byśmy w sumie przenieśli, nie? Ognisko możemy dać przecież gdzieś indziej też, no. Czekajcie, tym nic nie ma, no. Na przykład zróbmy tak. A te ognisko... to ognisko, czekajcie. Daj mi to ognisko na razie. To drzewo daj mi. To ognisko sobie po prostu je przeniesiemy troszkę. Ognisko sobie damy w takim razie. Ognisko sobie damy, może czekajcie, gdzie by sobie dać ognisko? Ognisko może w sumie damy je po prostu tu na razie, niech będzie. Tak, tu je damy ognisko i tyle. Niech będzie na zewnątrz, nie? To chyba nie powinno być problemu jakiegoś tam. Nie musi być w domu ognisko przecież. Na razie dajmy sobie je tutaj gdzieś, o, tu z boku. Albo... jeszcze czekajcie. Gdzieś tu może miejscu to znajdziemy na ognisko sobie po prostu... o, tu koło lodówki. Koło lodówki możemy dać w sumie sobie ognisko. No, w sumie tak, zobaczmy, czekajcie, ognisko, tu jest to ognisko, to jest te, nie? Te BB. O, nawet tu bez... R1. Aha, bo R1, a ja tego, no. Ja zapomniałem, czekajcie, gdzie by to ognisko postawić? Tu mamy to. To te ognisko sobie postawmy. Tutaj? Czy przy lodówce będzie ok? Przy lodówce na razie postawimy. A później zobaczymy. Na razie niech sobie stoi tutaj te, o. Gdzieś tu tak. O, tak może. Dobra, na razie niech tu będzie to ognisko. Później się pomyśli. Przy okienku niech będzie, nie? Dobra, gdzie jest to drzewo? Masz. Masz to drzewo tutaj. Dobra, paliwko masz. Dobra, idziemy do szafy. Teraz tak, co w tej szafie będziemy dawać? W tej szafie będziemy dawać same może te takie zdobyte artefakty tego. Tak, tak zrobimy. O, na przykład to. To będzie tu na pewno. Dobra, to z tych rzeczy takich będziemy dawać, no. Na razie, póki co. A później zobaczymy. To mi daj. To mi daj. To też. O, tu ten artefakt. To trzeba w ogóle znaleźć na to miejsce. O, ten ząb też, na Geleldon. Co tu jeszcze mamy z tego? A już jesteśmy przeciążeni, no? Aha. To. To. To też. I to. Dobra, a teraz tak. To na razie ci dam. Znaczy nie, damy te najważniejsze. O, siekierka. 176. 132. No to ty jesteś lepsza, nie? Jakby, nie? No to dawaj tutaj siekierkę nam tego, a tą dajmy tam. Dobra. To tu zostaje. To idzie tam.
To też idzie tam. Co my tu jeszcze mamy? Pędzel idzie. Żebyśmy, czekajcie, co tu jeszcze mamy do... Pałkę na razie daj też. Aha, te łuki mieliśmy dać, tak, pierw te łuki, no. No i będzie tyle, nie? Jeśli chodzi o tego. Tu mamy harpuna jeszcze, ale ten harpun sobie zostawmy, bo on się przyda nam. No. To tyle na razie. Jeśli chodzi o zestawik cały. Tu jakieś pierdółki są takie. Dobra. Chyba tyle mógł. Wszystko. Mamy dwa takie? Tak, mamy dwa. To jest 316 i 290. Czyli jeden trzeba dać tutaj. Dobra. Czego nie potrzebujemy? Nie będziemy potrzebować... O, 455. No nie wiem, nie? Jak na takie coś. Dobra. Proca nie jest. Łoki. To jest proca 180, 160, dobra, to jedną 113, dobra, ciebie wywalimy, a damy ciebie tutaj damy, chociaż ty tam, aha, bo to jest to, dobra, nie, nie, nie. Dobra, w sumie wszystko, co chciałem, to tu mam. 189, dobra, zostaje. Idziemy teraz tam to wszystko odłożyć i idziemy dalej się bawić tego, wiecie, naszym serozorcem, na alfę, nie? Musimy szukać alfy, żeby levele zdobywać. Wiecie, o co chodzi, bo tak to będzie kicha. Dobra. To tutaj proszę ciebie. To tutaj proszę ciebie. To. To. To też. To też. To też. I to też. A, i tamto jeszcze. Okej. Okay. Chyba wsio. To trzeba by... To nam nie potrzebne aż tyle tego. To będzie trzeba wywalić. Dobra, chyba wszystko, nie? Z tych rzeczy takich. Dobra. Dobra. Teraz tak, tutaj co mamy? Aha, bo tu co to? O, tutaj mamy tego Dinka uwięzionego, nie możemy go teraz uwolnić. Dobra, to tutaj dużo miejsca jest, to nie będziemy wyrzucać, bo się przyda zawsze. To trochę wrzućmy tutaj sobie też tych rzeczy. To się zawsze przyda, nie? Nie będzie trzeba latać i tam, wiecie... Dobra. To jeśli chodzi o to. I to też... No i tyle. Okej. Okay. To by było na tyle. Możemy iść się bawić dalej z naszym bossem. A, ty to kurde, te levele dostajesz szybko, mega, nie? A, tu masz to. Dajmy też to w sumie. A to... Nie potrzebujemy. To też ci zrobimy, żeby ci było czysto tutaj, fajnie. Tak, tak, tak. Co ci damy? Damy ci Wade'a. Troszkę. Dobra, chodźmy jeszcze, jak już tu jesteśmy, to te jajka sobie też tam pozbierajmy. Ten to olej produkuje, łobuz. Ileś nam już tych oleju zrobił? No, fajnie, fajnie. Dużo nam tych oleju zrobił dosyć. O, jajko. Jedno jajeczko. Co tak mało ostatnio jajek produkujecie? Łobuzy. Więcej jajek, proszę. Musimy złapać tego gościa, co jajka ten, nie? Jakby ten... Zbiera. Dla nas będzie zbierał. Tego złodziejaszka jajek, to on będzie nam jajka zbierał. Dobra. Idziemy dalej, dobra. Idziemy się bawić. A przejdziemy się skrótami po prostu. Zejdziemy z góry, nie? Nie będziemy jakby... iść bramą znowu. Przejdziemy się skrótami. Teraz pójdziemy w tą stronę może, nie? Popływamy se trochę. Dobra, hep. Nic ci się nie stanie, raczej tutaj tak jest. Przepłyniemy sobie wodę normalnie. Dobra.
Teraz tak, w którą stronę? Albo tam w bagna? Na bagnach zazwyczaj jest hardcore. A, trzeba się napić trochę, bo suszyło w ogóle. Tam chodzą te, dobra, idziemy, dobra. To idziemy teraz trochę w tą stronę. Przejdźmy się w tą stronę. Tędy, może. On speeda ma niezłego, co? A wy co wy chcecie? Wy chyba się ocipia... Ohohoho! Dobre! Dobre, co za łobuzy. Widzieliście to? Ale dużo skór zbiera, nie? On, Ceratosaurus. Ale to mnie rozbawili teraz, nie? Że mnie zaatakowali. Dobra, idziemy dalej szukać alfy. Alfy, dziś polujemy na alfę. Gdzie jest jakaś alfa? Jest jakiś alfa? Czekajcie, tędy trzeba iść górą. Chcemy alfę. Jak nigdy, szukamy alf. Czekajcie, tutaj coś je może znajdziemy. Gdzie my w ogóle jesteśmy? Okej, jesteśmy tutaj. Którędy pójdziemy? Czekajcie, mapa. No dobra, to idziemy w tą stronę w sumie. Możemy iść w tą stronę w sumie, no. Możemy iść w tą stronę. Zobaczymy, co tutaj znajdziemy. Jak się zatrzymuje. Bo ty drzewa nie zbierasz, nie? Nie. Okej. Jaki hamulec? O, co to jest? Pak to ucieka przed nami, nie? A nie, bo on gonił małpę. Ale normalnie, jakbyśmy szli piechotą, to by zaraz na nas się skupił, nie? Patrz, jaki cwaniak na małpę się rzuca, nie? Ty! Nie być taki mądry, co? Co ty myślisz, że co, kozak, bo na mniejszego? Mniejszy? Na mniejszych się rzucasz, cwaniaku? Dobra, idziemy dalej. Nie rzucamy się na słabszych. O! Tutaj widzę, coś kozacy są. Co to, Titano coś tam? Dobra. A, idą, pajączki. One chyba nie wiedzą, co robić, nie? No, masakra, żeby takie pająki do mnie zadzierały, nie? O, idzie ten. Ciekawe, czy nas atakuje, nie? Ciekawe, czy to coś daje w ogóle, nie? Zaatakuje nas, czy nie? Patrzcie. A, jednak. Wow, i drugi idzie. Dawaj, jednego mniej. Dawaj drugiego. No i co? I co ty chcesz? Co ty chcesz, chłopie, ode mnie? Dobra. Następny, proszę. To my tutaj będziemy rządzić. My tutaj będziemy rządzić, moi drodzy, coś czuję. Że nas nic nie już z takimi, co my chodzimy teraz, to kozakami, to nie mają opcji. Słuchajcie, co my dostaliśmy w ogóle znowu? Jakieś tam nic ciekawego w sumie. Nic takiego ciekawego od nich nie dostaliśmy. Dobra, idziemy. Okej, ale zaatakowali nas, odważyli się, nie? Co to było? O, tego bym sobie... A ty? Ja pierniczę, będziesz mnie zaczepiać tutaj. O, tam coś chodzi. O, to jest ten nowy dinozaur chyba. A nie, myślałem, nie. O, tego bym sobie oswoił. Możemy zabić rodziców i wiecie, wziąć sobie dzieciaka, nie? Co one tak uciekają? Dobra, chodźmy, pochódźmy sobie trochę tutaj, bo tu chyba nie byliśmy.
Tam coś chodzi. Co oni tak uciekają? To co to jest? A, to jest tego, co bym chciał oswoić, no. Co to tam, przed kim ty uciekasz? Aha, tam coś jest. Raptor? Co to jest? A, Iguadon, ale czemu Iguadon bije tego? Z kim on się bije w ogóle? No nie gadaj, że Iguadon ucieka przed czymś takim, nie? To jestem w szoku po prostu, jestem... Co to nas atakowało? Serio? Ja pierniczę. Normalnie nie wierzę w to, nie? Jeszcze ktoś chce dostać ciry? Ej, Władon, co ty tak się wkurzyłeś? Bo on bez powodu raczej nie atakuje, nie? I Gładon raczej bez powodu nie atakuje, no. Więc nie wiem, czemu uciekasz. Czyżby ktoś tutaj ci zagrażał? A, przed tym ucieka. Który to jest? 20 level to ma przecież tylko. A to wszystkich atakuje, no. Ty. Chłopie, ty nie wiesz, co ty robisz, no, zaczepiając mnie, nie? Dobra, dobra, jeszcze chwilkę, poszukamy jakiegoś tam alfę, może się uda znaleźć. O, patrzcie, ile tych dzieciaków tutaj ma, nie? Ten. Może gdzieś się uda nam jeszcze tą alfę znaleźć. Co to było? Kto się bije? Gdzie? Z której strony? Gdzie? Kto? Gdzie? Gdzieś tutaj się ktoś bije. Ktoś kogoś bije. Tylko nie wiem, kto kogo. Kto się z kim bił? Dobra, nikt nie chce się ze mną bić, dobra. Chodźmy tu. Coś tutaj... To co to jest? Aha, ty jesteś ty. Przejdźmy na plażę se może trochę. Następny kur, na którym chcę zaatakować, no. Wredole, tylko że macie pecha, bo... Z teraz tym, co ja tutaj jestem, to... Nie macie za bardzo szans ze mną. Dobra, idziemy dalej. A to co to bywa? Aha, dobra, to jest to. A to są te złodzieje. Aaa, ty gnojku, ty mi tak łatwo teraz nie okradniesz. Bo jestem na nim. Dobra, trzeba wrócić na górę tam. Szukamy alfy, jak najwięcej alfy. Taka miejscowa, trochę podejrzana. Wiecie, może jakieś jaskinie znajdziemy znowu nową. O! Ten tutaj, dawaj go. Czekaj. A czekaj, ten cios sprawdźmy. No dawaj. Ho, ale go z ogona, nie? Nieźle. Ło, jaki on ma atak, to jest silniejszy chyba atak, no. Dobra, lepszy ten będzie. Nie będziemy się bawić za bardzo. Też mam, widzę, trochę stawiasz opór. Stawiasz opór, ale... Ale tak czy siak, co to za nami tam chodzi? Co to za nami chodzi? A, to ty! O, do cię dajemy, chłopie, ty tam będziesz mnie. No bez kitu, nie? Następny! Co wy ode mnie chcieliście, łobuzy? Okej.
O, raptor, raptor, jest alfa, alfa. Tego właśnie szukaliśmy. Dawaj go. Dawaj alfę. Dawaj alfę. Dawaj, dawaj, to będzie właśnie na koniec odcinka, moi drodzy. Kolejny alfa. Musimy jak najwięcej alf zabijać. Będziemy mieli level. Patrzcie, 450 zabiera. Mamy kozaka. No, teraz po prostu, jak zależy, jak trafi go, nie? Ale dobrze, zabijajmy alfy. Polujemy na alfy i o to chodzi. Gdzie uciekasz? Nie uciekniesz przed nami, chłopy. Przed kim, ale... Dawaj go. Mamy go. Patrzcie, ile tych przylatuje, małych. Wszyscy? Dobra, mamy wszystkich, ogarnęliśmy. O, i level też my dostaliśmy, fajnie. Jaki level dostaliśmy? 13 leveli. Ho, ho, ile mięsa. Dobra, moi drodzy. Na dzisiaj to będzie na tyle. Tutaj skończymy w tym miejscu. Będziemy dalej może szukać alfy, zobaczymy. Póki co to dziękuję za oglądanie. Subskrybujcie, lajkujcie. Dzięki wielkie, na razie. Cześć, cześć.